Jeśli chodzi o pomoc ofierze nagłego zatrzymania krążenia, nie wszystkie automatyczne defibrylatory zewnętrzne AED są takie same. Defibrylator DEFI-5S AED wspomaga ratowników instrukcjami w czasie rzeczywistym i jest przyjazny dla użytkownika. Medytek DEFI-5S, który jest polecany przez specjalistów medycznych, ma przycisk trybu pediatrycznego. Aby zmniejszyć moc dla dzieci i zapobiec poparzeniom mięśnia sercowego, wskaźniki LED pomagają śledzić instrukcje. Podczerwień do przesyłania danych do komputera. Dwa języki do wyboru. Pięć poziomów głośności, dzięki czemu można wyraźnie usłyszeć głos i korzystać z urządzenia w dowolnym miejscu. Defi 5S posiada dzienny, tygodniowy i miesięczny autotest który pomaga określić, czy AED jest gotowe do użycia. Jest dostarczany z torbą do przenoszenia AED, która pozwala na korzystanie z urządzenia bez wyjmowania go. Posiada przegródkę na apteczkę oraz bezpieczną przegródkę na gniazdo elektrody AED, chroniącą ją przed wodą i kurzem, a także znaki odblaskowe do stosowania w nocy. Oprogramowanie komputerowe Defisoft które jest dołączone do urządzenia, wyświetla informacje o statusie, do których można uzyskać dostęp podczas użytkowania DeFi5S, takie jak czas zdarzenia, opis i elektrokardiogram pacjenta. Za pośrednictwem oprogramowania komputerowego można również zmienić język podpowiedzi i głośność. Przyjrzyjmy się AED DeFi5S. Port komunikacyjny, port podczerwieni do transmisji danych do komputera. Wskaźniki LED stanu, pomaga w przestrzeganiu instrukcji. Przycisk wstrząsowy, zachęca do naciśnięcia, gdy jest w pełni naładowany i miga na czerwono. Głośnik zewnętrzny, służy do przekazywania wskazówek. Przycisk trybu. Aby wybrać zakres mocy dla trybu dziecięcego lub trybu dla dorosłych, uchwyt na rękę do wygodnego przenoszenia i łatwego chwytania defibrylatora AED. Przycisk włączania i wyłączania do włączania i wyłączania urządzenia oraz podłączania AED do komputera. Gniazdo elektrod do podłączenia elektrod do AED. Wizualne instrukcje aby poprowadzić i pomóc krok po kroku. Obudowa urządzenia, twarda, ma dużą wytrzymałość, jest lekka i zapewnia elastyczność i odporność. Jeśli ktoś jest nieprzytomny, należy najpierw sprawdzić, czy oddycha i reaguje na bodźce. Jeśli nie reaguje, należy natychmiast zadzwonić na numer pogotowia ratunkowego i podać przypadek oraz jego lokalizację. Zwróć uwagę na ruchy klatki piersiowej i nasłuchuj od odgłosów oddychania, następnie wyczuj od powietrze wypływające z ust. Sprawdź puls poszkodowanego. Kładąc palce wskazujący i środkowy na szyi obok tchawicy, lub umieszczając dwa palce między kością a ścięgnem nad tętnicą promieniową. Jak najszybciej rozpocznij resuscytać je, bo po 10 minutach uszkodzenia mózgu są nieodwracalne, a ty wiesz że uratowanie poszkodowanego jest naprawdę w twoich rękach. Uruchomienie ruchu krwi podczas resuscytacji zajmuje chwilę. Dlatego bardzo ważne jest, aby uciskać mocno i szybko, aby zwiększyć ciśnienie i spowodować przepływ krwi do mózgu. Uciskaj od na głębokość co najmniej 5 cm, aby ucisnąć serce i umożliwić wypływ krwi. Ciśnienie 100 do 120 razy na minutę jest konieczne aby utrzymać przepływ krwi. Przygotuj od dwa oddechy, aby ratować poszkodowanego. Pierwszy oddech wstrzymaj na jedną sekundę i obserwuj, czy klatka piersiowa się podnosi. Podaj drugi oddech, jeśli klatka piersiowa się podnosi. Jeśli klatka piersiowa nie podnosi się, powtórz przechylenie głowy i uniesienie podbródka, a następnie podaj drugi oddech. Jeden cykl składa się z 30 uciśnięć klatki piersiowej, po których następują dwa cykle wentylacji. Uważaj, aby nie brać zbyt wielu oddechów lub nie oddychać zbyt ciężko. Kontynuuj uciskanie klatki piersiowej, aby przywrócić przepływ krwi. 30 uciśnięć klatki piersiowej, a następnie dwie wentylacje. Po włączeniu defibrylatora DeFi 5 SAED. Zacznie on mówić, wykonując polecenia głosowe. Należy wybrać tryb, albo dla dorosłych, albo dla dzieci. Zostaniesz poinstruowany, aby umieścić podkładkę na gołej odkładce piersiowej pacjenta, jak pokazano na plastikowym arkuszu. Następnie zostaniesz poinstruowany, aby nie zbliżać się do pacjenta i nie dotykać go podczas gdy Defi 5S analizuje rytm serca. Zdjąć ubranie z klatki piersiowej pacjenta. Otwórz opakowanie z elektrodami. Usuń elektrody z folii ochronnej. Jeśli poszkodowany jest osobą dorosłą, umieść elektrodę na górnej części prawej i dolnej części lewej klatki piersiowej. Istnieją dwa sposoby mocowania elektrody na dziecku. Jeśli ciało dziecka jest duże. Umieść elektrodę na miejscu dla osoby dorosłej, jeśli obie elektrody nie dotykają się. Jeśli ciało dziecka jest małe, umieść jedną elektrodę na środku klatki piersiowej, a drugą na plecach, jeśli ciało pacjenta jest małe i obie elektrody się dotykają. Jeśli rytm wygląda w ten sposób, widać, że serce nie pompuje już skutecznie krwi. Jest to rytm śmiertelny i musi być szybko zatrzymany. Kiedy automatyczny defibrylator Defi 5S przeanalizuje rytm serca i dojdzie do takiego wniosku, za pomocą komendy głosowej poinformuje Cię o konieczności naciśnięcia czerwonego przycisku Defibryla key. Urządzenie Defi 5S wysyła prąd elektryczny przez serce i z powrotem. Celem wstrząsu jest całkowite zatrzymanie nieskoordynowanego rytmu serca na bardzo krótki czas i danie mu szansy na powrót do normy. Zrób co w Twojej mocy i nie poddawaj od się. Automatyczny defibrylator zewnętrzny, Defi 5 sekund, daje Ci możliwość uratowania komuś życia. Defi Soft. DefiSoft to oprogramowanie komputerowe wspomagające odbiór danych przesyłanych za pomocą podczerwieni. Odczytywanie fal elektrokardiografu. Ustawianie języka i głośności głosu Defi5S oraz zapisywanie danych rejestracji. Długie naciśnięcie przycisku ON/OFF włącza czujnik podczerwieni. Po wybraniu języka DefiSoft Wprowadź numer seryjny urządzenia i długo naciśnij przycisk ON-OFF, aby aktywować system danych DefiSoft. DefiSoft wyświetli informacje o stanie zarejestrowane podczas pracy Defi5S, w tym typ, czas zdarzenia, opis i fale elektrokardiografu. Wzmocnienie fali elektrokardiografu można ustawić na 5 mm, 10 mm lub 20 mm. Prędkość fali można ustawić na 12,5 mm, 25 mm i 50 mm. Można również wydrukować i zapisać dane.